Dobry wieczór, szanowni państwo, Mateusz Kasperczyk, kłaniam się bardzo nisko i zapraszam na wieczór wyborczy w Radio Index TV. To jest ten dzień, dzień, kiedy to państwo decydujecie kto będzie rządzić województwem lubuskim jeżeli chodzi o sejmiki a także kto będzie rządził zieloną górą to jest wieczór wyborczy Radia Index będziemy oczywiście podczas najbliższych minut przenosili się do sztabów sprawdzimy jaka jest atmosfera no i oczywiście będziemy także rozmawiali z kandydatami na prezydenta naszego miasta oczywiście w sztabach są nasi reporterzy ja tylko przypomnę te wyniki które pojawiły się po 21 mowa o tych wynikach które przygotował Ipsos. Jeżeli chodzi o sejmiki, są to wyniki dla całej Polski. Prawo i Sprawiedliwość wygrało te wybory. Tutaj 33,7% Koalicja Obywatelska 31,9. Jeżeli chodzi o trzecią drogę, to jest 13,5%. Mowa oczywiście o wynikach przygotowanych przez Ipsos. Jeśli chodzi o województwo lubuskie i o to jak sejmik będzie wyglądać, to w naszym regionie tutaj zdecydowanie wygrywa koalicja obywatelska, następnie PiS i na miejscu trzecim trzecia droga. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o wyniki, które mamy aktualnie w województwie lubuskim w sejmiku. Państwo teraz te wyniki widzą na swoich ekranach podczas naszego wieczoru wyborczego. Ale przede wszystkim tą wisienką na torcie jest to, co dzieje się aktualnie w sztabach kandydatów na prezydenta Zielonej Góry, bo tam atmosfera jest gorąca. Na stanowiskach są nasi reporterzy i już teraz przenosimy się do Macieja Noskowicza, który jest i stacjonuje w Sztabie Wyborczym Janusza Kubickiego. Do Macieja się aktualnie przenosimy. Dobry wieczór, Maćku, dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie ze Sztabu Wyborczego prezydenta Zielonej Góry, Janusza Kubickiego. Na oczekiwania. To raz, adrenalina, zdenerwowanie, to dwa. Z osobami ze sztabu, a także z obecnymi radnymi i kandydatami na radnych można było porozmawiać, ale nikt absolutnie nie chciał się pokusić o wytypowanie wyników wyborów, zarówno prezydenckich, jak i tych do Rady Miasta, z uwagi na tę adrenalinę i na stres, o której zresztą tutaj mówiliśmy, bo trwa to oczekiwanie na rezultaty. Wszyscy właściwie czekają i odnoszą się do tego, co zostało zaprezentowane przez ogólnopolską telewizję w kontekście wyborów w skali kraju czyli prawie 34% dla PiS, 31% dla Koalicji Obywatelskiej Różne są opinie jeżeli chodzi o te rezultaty, czy to jest niespodzianka, czy można było się tego spodziewać. Ale oczywiście nas najbardziej interesuje Zielona Góra i czy prezydentem Zielonej Góry wciąż będzie Janusz Kubicki, czy wręcz przeciwnie, będzie to zupełnie inna osoba, a może dojdzie do drugiej tury. Czekamy oczywiście na pierwsze wyniki, no i trzymamy rękę na pulsie ze sztabu wyborczego prezydenta Janusza Kubickiego Maciej Noskowicz do zobaczenia do usłyszenia. Macieju pięknie, dziękujemy za te pierwsze informacje. Oczywiście my również będziemy czekali na te pierwsze wyniki komisji wyborczych, bo Podejrzewam, że Państwo również mocno czekacie na to, jak te wyniki się ułożą. My oczywiście będziemy trzymali rękę na pulsie i sprawdzali dla Was te pierwsze wyniki. Mamy taką nadzieję, że jeszcze do końca wieczoru wyborczego Radia Index TV te wyniki, chociaż pierwsze cząstkowe, będą pojawiały się w naszym programie. Tyle Maciej Noskowicz, teraz czas na kolejny sztab wyborczy. Przenosimy się do sztabu wyborczego kandydata na prezydenta Zielonej Góry Marcina Pabierowskiego. Tam na miejscu w sztabie jest Kaja Rostkowska, która wybadała tą pierwszą atmosferę. No i przy okazji właśnie sprawdzimy, jakie są te nastroje, jeżeli chodzi o wynik wyborów, no przede, wszystkich, przede wszystkim prezydenckich. Łączymy się z Kają Rostkowską. Dobry wieczór, Kaju. Dobry wieczór Mateuszu, dobry wieczór Państwu. Jesteśmy w Sztabie Koalicji Obywatelskiej w hotelu Amadeus przy Ulicy Jedności. Jeśli chodzi o atmosferę w Sztabie, powiedziałabym, że panuje tutaj optymizm, ale także... Duże oczekiwanie, wyczekiwanie i dosyć duża powaga, ale także przekonanie co do tego, że będzie druga tura wyborów prezydenta w Zielonej Górze. My za chwilę porozmawiamy z Marcinem Pabierowskim, kandydatem na prezydenta w Zielonej Górze. A przypomnę, że w skali Polski wybieramy dzisiaj 47 tysięcy radnych na wszystkich szczeblach i 107 prezydentów w Polsce. Jednym z nich będzie prezydent Zielonej Góry. Kto to będzie, dowiemy się tej nocy albo jutrzejszego poranka. Czekamy na te wyniki w wielkim napięciu. Tutaj w Sztabie Koalicji Obywatelskiej zebrali się politycy i samorządowcy Koalicji Obywatelskiej. Wszystkich szczebli są posłowie. Jest marszałek województwa lubuskiego, są członkowie zarządu, są radni miejscy, są radni i sejmiku, są także sympatycy Koalicji Obywatelskiej i rodziny. Z rozmów zakulisowych wynika jedno. Jest tutaj przekonanie, że wygrywa Koalicja Obywatelska pokrzepiające Wyniki, które dochodzą do nas z Warszawy o wygranej Rafała Trzaskowskiego, ale zobaczymy, jak to będzie w naszej stolicy, jednej z dwóch stolic województwa Lubuskiego. A za chwilę rozmowa z Marcinem Pabierowskim w naszym sztabie. Bardzo dziękujemy Kaju za te. Informacje dotyczące atmosfery w sztabie koalicji obywatelskiej. Jak Państwo widzieliście, jest atmosfera oczekiwania, no i jest również ta atmosfera dotycząca przede wszystkim też zwycięstwa. W naszym sejmiku, sejmiku województwa lubuskiego, jeszcze raz przypomnę wynik koalicji obywatelskiej to jest 36,1%. To są na razie wyniki sondażowe. I też tak jak już mówili nasi reporterzy, to oczywiście są wyniki cząstkowe dla sondażowni. Te pewnie główne wyniki będziemy poznawali albo dzisiaj w Nocy albo jutro o poranku komisje będą oczywiście pracowały na pełnych obrotach. My także dzisiaj dla Państwa, dla naszych widzów, pracujemy na pełnych obrotach. Przenosimy się teraz do kolejnego sztabu, gdzie jest oczywiście kandydat na prezydenta Zielonej Góry. Tym razem zaglądamy do sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Z tego sztabu na prezydenta Zielonej Góry kandyduje Grzegorz Maćkowiak. W centrum tych wydarzeń jest Małgorzata Włodarczyk, dobry wieczór, Gosiu. Dobry wieczór, tak jak Państwo słyszeliście. Jesteśmy na wieczorze wyborczym, czy też w sztabie wyborczym Grzegorza Maćkowiaka. 30 latek, startuje na urząd prezydenta miasta Zielona Góra z formacji Prawo i Sprawiedliwość. Czemu się uda? Tego jeszcze nie wiadomo, bo pomimo, że lokale wyborcze zostały już zamknięte, no to teraz trwa wielkie liczenie głosów. A co można powiedzieć o Grzegorzu Maćkowiaku? Na pewno to, że z prawem i sprawiedliwością jest on związane od. Wielu lat zaczynał m.in. w Młodzieżówce, później był doradcą wojewody, wtedy Władysława Dajczaka. Jak w tej chwili wygląda sytuacja tutaj na wieczorze wyborczym? Póki co jest spokojnie, tego możemy być pewni. A jak będzie wyglądała sytuacja później, po podliczeniu wszystkich tych głosów? Oczywiście będziemy was o tym informowali. Teraz trwa liczenie i na to też czekamy. Ze Sztabu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Budarczyk. Dziękujemy za kolejne informacje. Nasi reporterzy, jak Państwo widzą, cały czas pracują na wysokich obrotach, ale to nie koniec naszej pracy, bo za chwilę w naszym wieczorze wyborczym pojawią się również rozmowy z kandydatami na prezydenta Zielonej Góry, ale to wszystko dosłownie za kilka chwil, bo jeszcze zaglądamy do sztabu wyborczego lewicy z tego ugrupowania na prezydenta Zielonej Góry, kandydował Janusz Jasiński. Przenosimy się do Marcina Krzywickiego, który także jest w centrum tych zdarzeń. Zaglądamy teraz do Komitetu Wyborczego Lewicy. Halo Marcinie. Dobry wieczór. Za moimi plecami wieczór wyborczy lewicy w jednej z zielonogórskich restauracji. Po pierwszych wynikach tych sondażowych, naturalnie jęk zawodu, taki nieśmiały, ale cichutki szmerek rozczarowania tymi wynikami lewicy, jeżeli chodzi o wybory samorządowe, bo to poparcie na poziomie niespełna 7%, dokładnie 6,8% cieszyć pewnie nie może, bo to dopiero piąta pozycja, jeśli chodzi o rywalizację ugrupowań. Natomiast tutaj cały czas olbrzymie, nadzieje, oczekiwania. Janusz Jasiński mówi wprost, zwycięstwo to będzie zwycięstwo. Połowiczny sukces to będzie druga tura, natomiast innych scenariuszy kandydat na prezydenta z Lewicy pod uwagę nie bierze. Ani ta Kucharska-Dziedzic kilka minut po 21.00 gratulowała Jasińskiemu udanej kampanii wyborczej. Jej zdaniem kampanii, która była na dobrym poziomie, mimo że Jasiński debiutował w polityce, bo jak powiedział właściwie dzień po Decyzji o oddaniu y, koszykarskiego klubu, zdecydował się kandydować w wyborach samorządowych na urząd prezydenta Zielna Góra, A Więc oczekiwanie, rozczarowanie, jeżeli chodzi o y, wyniki te ogólnopolskie. Natomiast tutaj cały czas lewica czeka, co przyniosą y, kolejne minuty i godziny. Tyle Marcin Krzywicki ze sztabu lewicy, ze sztabu wyborców Janusza Jasińskiego. Jeszcze tylko przypomnę wynik Lewicy, jeżeli chodzi o skalę całego kraju, o wyniki sondażowe. Tutaj Lewica zdobyła 6,8% głosów. Tak to wygląda, jeśli chodzi o ten ogólny wynik, ale tak jak już powiedziałem wcześniej, będziemy oczywiście czekali na te decydujące, te ostateczne wyniki. Czy one pojawią się podczas wieczoru wyborczego, który dla Was prowadzimy? A myślę, że nie, bo to będą oczywiście wyniki cząstkowe, wyniki dla sondażowni, ale wszystko będzie Jasne, na pewno jutro rano, bądź też do godziny 12. Tyle nasi reporterzy, natomiast u nas sytuacja jest bardzo dynamiczna, cały czas jesteśmy oczywiście w tym transie, w transie pracy, bo Zielona Góra żyje wyborami prezydenckimi. Co nam przyniesie ten dzień, ten siódmy dzień kwietnia, dowiemy się już wkrótce. Natomiast my teraz będziemy zaglądali i rozmawiali no, m.in. z kandydatami na prezydentów Zielonej Góry. Teraz przenosimy się do sztabu wyborczego kandydata na prezydenta, do sztabu wyborczego Janusza Kubickiego. Tam jest Maciej Noskowicz, który rozmawia z szefem sztabu Krzysztofem Sikorą. Witamy po raz kolejny z sztabu prezydenta Janusza Kubickiego obok mnie, szef tego sztabu Krzysztof Sikora. Witam serdecznie. Panie się, dobry wieczór. O właśnie, taka adrenalina, wyczekiwanie na ostateczne rezultaty, bo tych rezultatów jeszcze nie znamy. Natomiast jak próbuję uzyskać jakiekolwiek informacje, to takie mam poczucie, że tu jest jeden wielki stres. Co pan na to? Nie, nie ma jednego wielkiego stresu. Jest po prostu oczekiwanie na pierwsze wyniki. To zawsze tak jest w sztabach, że bazujemy na informacjach z obwodowych komisji wyborczych, gdzie nasi przedstawiciele są też członkami i w wolnej chwili nam przekazują te informacje, więc. To jest to wyczekiwanie na pierwsze wyniki. Myślę, że pierwsze 10 wyników z pierwszych 10 komisji pokaże tendencje w mieście, i wtedy pewno będziemy mogli mówić już o jakichś przypuszczalnych wynikach wyborów. My już coś możemy powiedzieć, bo macie takie szczątkowe, a właściwie już nieszczątkowe, tylko oficjalne wyniki z tych pierwszych komisji albo pierwszej komisji. Tak, mamy z pierwszej komisji w obwodzie zamkniętym, w jednym z DPS-ów e, prezydent Kubiński odzyskał 53% głosujących. Eee, więc no, to jest tak zawsze, że te zamknięte obwody spływają jako pierwsze i one jeszcze tej tendencji całościowej nie mogą pokazać, ale ale być może to za chwilę zacznie się zmieniać i te wyniki pierwsze zaczną spływać. Jak to jest? Czy sami radni, oni też mają jakieś takie nieoficjalne informacje? Bo wiadomo, że jest bazowanie na osobach w komisji, ale by pan trochę tej kuchni odsłonił jako szef sztabu, jak to wygląda? Tak, ta kuchnia wygląda tak, że po to sztaby składają przedstawicieli do komisji obwodowych wyborczych, aby też te informacje później wieczorem wyborczym mieć i na tej podstawie tak naprawdę informacji z obwodowych komisji. Wszystkie sztaby, nie tylko nasz, ale przez wszystkie sztaby mają te same informacje po przeliczeniu głosów. Prezydenckich te, te wyniki są jakby kształtowane, więc, e, więc czekamy na te zgłoszenia i informacje, a oczywiście radni myślę, że mają gdzieś swoje e, przecieki, natomiast e, to, to jest cały czas to samo źródło informacji, więc dopóki obwodowa komisje wyborcze nie przeliczą e, pierwszych głosów, a zawsze liczą najpierw karty prezydenckie, e, dopóty nie będzie można mówić o jakichś e, większych wynikach. Także na razie jeszcze musimy się uz uzbroić, w cierpliwość. Na pewno za jakąś godzinę będziemy więcej wiedzieli, radni także, a samo ustalenie wyników radnych, no to jest późne, godziny wieczorne, a nawet e, późna noc. Ja, w oczekiwaniu na e, urzędującego prezydenta Ziemia Kubickiego, tak się zastanawiam, czy pan jako ten szef sztabu jest e, pół żartem, pół serio, Zawadam w centrum zainteresowania, do pana podchodzą wszyscy, no co tam, no co tam, czy już coś wiesz? No tak to się składa, że zawsze w moich uszach, w słuchawkach czekam na wyniki i one spływają pierwsze do mnie, więc. A więc e, oczywiście tak, wszyscy tutaj wyczekują, bo też są sami bezpośrednio zainteresowani a i te wyniki spływają do mnie. Więc, e, więc co chwilę przychodzi jakiś SMS, już słyszę, więc myślę, że za chwilę. Zaczniemy tabelę z wynikami uzupełniać i, i będziemy troszeczkę mądrzejsi co do, co do statystyk. Zapytam pana jeszcze o zdanie w skali kraju te wyniki sondażowe PiS przed PO. Zaskoczenie czy niekoniecznie tego należało się spodziewać? Ja myślę, że to było do przewidzenia, bo, bo jednak PiS wygrał ostatnie wybory liczbowo, procentowo. Jednak Platforma utrzymała mniej więcej swój poziom. To też jest dobry znak dla Platformę myślę, że nie straciła przez parę miesięcy rządzenia, ale też dobry znak dla PiSu, że też mocno nie stracił, będąc w opozycji. myślę, że tu w województwie lubuskim te wyniki będą odwrotne. To jest moje zdanie akurat i myślę, że tutaj Platforma dosyć zdecydowanie wygra. Ale co do zasady, no chyba myślę, że większość jakby badaczy czy obserwatorów sceny politycznej jednak obstawiało, że PiS wygra nominalnie te wybory. Czy to pozwoli im rządzić w sejmikach? Nie sądzę, ponieważ... Ogólnokrajowo w niektórych regionach będą mocniejsi, natomiast w większości sygmików jednak chyba platforma będzie bardziej koalicyjna. Czyli będzie miała większe zdolności koalicyjne i to pozwoli im rządzić w większości ilości sejmików. Mówi się o tym, że frekwencja powyżej 50% i tak też się w kuluarach mówiło. Nie wiem, czy pan potwierdzi tę tezę, czy wypada potwierdzić, że im niższa frekwencja w Zielonej Górze, tym lepiej dla Janusza Kubickiego. Co pan na to? Nie ma tutaj żadnego badania, które by to potwierdzało. Oczywiście spekulacji jest multum i oczywiście wszyscy tak mówią, że, że im mniej osób idzie w danym mieście na głosować, to urzędujący. Włodarz miasta ma zawsze większe szanse, bo, bo jeżeli jest pospolite ruszenie wyborców, to to oznacza mniej, mniej więcej, że jest po prostu chęć zmiany. Jeżeli e, tak politologicznie patrząc na to wyborcze, to właśnie w tych miastach, których jakby ta frekwencja nie osiąga zenitu e, wówczas ci włodarze pozostają na swoich stanowiskach. No jest rzeczą oczywistą, że uważam, że tak samo będzie w Zielonej Górze i dzisiaj wybory się w Zielonej Górze zakończą. Czekamy na wyniki. Krzysztof Sikora, ze sztabu urzędującego prezydenta Zielonego Janusza Kubickiego. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Kłaniam się nisko. No i czekamy oczywiście na wyniki, na rezultaty. Dajemy głos do studia. Maciej Noskowicz, do zobaczenia, do usłyszenia. Tyle Maciej Noskowicz ze sztabu prezydenta Janusza Kubickiego. To jest czas wyborów, czas wyborów w Zielonej Górze. Oczywiście mówimy o kandydatach na prezydenta naszego miasta, ale warto również wspomnieć, że to Państwo dokonaliście wyborów, wybierając swoich kandydatów, głosując w tych wyborach w Zielonej Górze. I myślę, że warto również o tym powiedzieć, że podczas naszego programu warto postawić pytanie, jak jutro bądź we wtorek będzie wyglądać skład Rady Miasta, czy. Ta Rada Miasta będzie wyglądała tak jak ta aktualna, w takim samym składzie? Czy być może już wkrótce poznamy nowe nazwiska, które właśnie zasiądą w ratuszu podczas sesji Rady Miasta? Odpowiedzi na te pytania na pewno poznamy już jutro, bądź też we wtorek, ale wróćmy do tego, co jest wisienką na torcie tego wieczoru wyborczego, czyli rozmowy z kandydatami na prezydenta Zielonej Góry. Już wcześniej łączyliśmy się z Kają Rostkowską, która mówiła o atmosferze. W sztabie wyborczym Koalicji Obywatelskiej, dokładnie w sztabie wyborczym Marcina Pabierowskiego i tam się ponownie przenosimy. Kaja Rostkowska jest już ze swoim gościem z Marcinem Pabierowskim. A ze mną jest Marcin Pabierowski, kandydat na prezydenta Zielonej Góry. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Przed chwilą w naszym wejściu na żywo z waszego sztabu zastanawialiśmy się i zadaliśmy takie pytanie, czy to będzie dobry wieczór dla koalicji obywatelskiej. Na teraz, to jest bardzo dobry wieczór dla koalicji obywatelskiej. Wygraliśmy 10 sejmików. Rafał Czaskowski wygrał Warszawę. To jest sukces, to jest wielki, długi marsz po demokratyczną Polskę, dzisiaj po demokratyczny samorząd. Ja to oceniam bardzo dobrze i liczę, że w Zielonej Górze będzie podobnie. Liczę na drugą turę, liczę na walkę do końca, liczę na wygraną. To jest taki umiarkowany optymizm, czy przekonanie, że do tej drugiej tury dojdzie? Wielokrotnie rozmawialiśmy w naszym studiu, w Studiu Radia Indeks, pytając o te nastroje, o wysiłek włożony w tę um, kampanię. Jak to wygląda dzisiaj z perspektywy, no już dnia, w którym wybieramy nowego prezydenta albo starego prezydenta w naszym mieście? Bardzo pozytywnie odbierają kampanię. Chciałem też pokazać polityka samorządowca, który jest blisko ludzi, który się nie boi rozmawiać, nie boi się brać udziału w debatach i to różnych. Od kodu, po debaty związkowe, po bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami. Byłem wszędzie, rozmawiałem, liczę ogromnie na to wsparcie, mam to wsparcie dzisiaj i liczę na długą turę i liczę na wygraną. Wyniki będą do nas napływały, poznamy je około północy, no w każdym razie już właściwie w poniedziałek, jeszcze nie w tej chwili. Ta atmosfera, która panuje u Was w sztabie dzisiaj, ja bym ją określiła jako taką dosyć poważną. Czy Pan przyzna, że tutaj jest... Ogromne napięcie. Napięcie jest z uwagi na to, że tak jak powiedziałem, jest o długi marsz po demokratyczny samorząd. Koalicja 15 października ma większość we wszystkich sejmikach. Jako Koalicja obywatelska wygraliśmy 10 sejmików, to więc my jesteśmy bardzo rozważni, odpowiedzialni i bardzo optymistycznie to oceniamy te wyniki. Naprawdę tym bardziej, że to jeszcze jest kwestia błędu. Jeszcze to liczenie potrwa do wtorku, jeśli chodzi o sejmiki, ale sytuacja jest bardzo dobra. Jestem ogromnie dumny z tych wyników. Jakie emocje? Na koniec powiedzmy, towarzyszą Panu jako kandydatowi. No u mnie to jest bardzo specyficzne. To napięcie dzisiaj, w szczególności to głosowanie, oczekiwanie, wieczór wyborczy. Pierwsze takie doświadczenie w życiu walka o naszą wspaniałą Zieloną Górę. Jest dla mnie ogromnym wyzwaniem, nobilitacją. To jest ogromnie ważna, tak prywatnie dla mnie rzecz, i nie odstąpię. Będę cały czas walczył o Zieloną Górę, czy będzie długo, czy nie będę. Będę z mieszkańcami, ale chcę wygrać i wygramy to. A to mówił Marcin Pabierowski, kandydat na prezydenta Zielonej Góry. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia za kilka chwil. Tyle Kaja Roskowska podczas naszego wieczoru wyborczego. Przypomnę, że Kaja jest w sztabie wyborczym Marcina Pabierowskiego. Teraz czas na kolejnego kandydata na prezydenta Zielonej Góry, Grzegorza Maćkowiaka. Przenosimy się teraz do sztabu Prawa i Sprawiedliwości, a z kandydatem na prezydenta Zielonej Góry rozmawia Małgorzata Włodarczyk. Blisko 34%. To takim poparciu możemy mówić, jeżeli chodzi o prawo i sprawiedliwość w skali kraju, jeżeli chodzi o tegoroczne wybory samorządowe. Razem ze mną Grzegorz Maćkowak, kandydat na prezydenta miasta Zielona Góra. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Pani, Państwu. No to w takim razie pierwsze pytanie, jak skomentuje Pan właśnie te ogólnopolskie wyniki, bo na te zielonogórskie cały czas czekam. Myślę, że to bardzo dobry prognosty pokazujący, że Prawo i Sprawiedliwość cieszy się bardzo wysokim poparciem w kraju i wygrało wybory samorządowe. Proszę zwrócić uwagę, nie udało nam się na jesieni stworzyć rządu, mimo że wygraliśmy w bezwzględnych liczbach wybory. A teraz wyraźnie jest mandat społeczeństwa mówi, że jednak Prawo i Sprawiedliwość ma zaufanie, Prawo i Sprawiedliwość jest wiarygodną formacją, którą, które, którą jak widać, bardzo wielu Polaków znowu obdarzyło swoim zaufaniem. Zobaczymy, jakie będą wyniki, bo oczywiście te, to są na razie sondażowe, one... Mogą się częściowo zmienić. Także myślę, że to jest bardzo dobry prognostyk tego, co będzie dalej. Mamy za chwilę eurowybory i dalej wybory prezydenckie. Także jesteśmy, że tak powiem, zwarci i gotowi. Pan prezes Jarosław Kaczyński o tym wyraźnie powiedział, że to dopiero początek odzyskiwania części zaufania społeczeństwa, które z jakichś powodów mimo wszystko straciliśmy w tych wyborach parlamentarnych, ale dzisiaj widać, że jest znowu pozytywna fala. Zaczęliśmy od tych wyników ogólnopolskich. A czego pan, jako kandydat do. Urzędu Prezydenta Miasta spodziewa się o tych wynikach takich bardziej lokalnych, czyli zarówno do ratusza, jak i do Sejmiku Województwa Lubuskiego. Do Sejmiku Województwa Lubuskiego wyniki mamy na poziomie 24,5, chyba 25% z tego, co słyszałem, jeżeli to chodzi to o 4. sondaże. Także będziemy czekać na jakieś potwierdzenie bardziej wyraźne, bardziej wyraźne wyniki. Wtedy będzie też można spekulować co do ilości mandatów, bo to one zdecydują na końcu o tym, w jaki sposób będzie ukształtowana koalicja w Województwie lubuskim. Chciałbym tylko zaznaczyć, że Prawo i Sprawiedliwość Otrzyma silny mandat społeczny do rządzenia w województwie lubuskim. Pytanie, czy znajdziemy koalicjantów. Ja uważam, że te ostatnie lata to zużycie obecnej koalicji. To było widać, że tych sporów i tych konfliktów było bardzo dużo. I myślę, że Prawo i też wniosłoby pewną odpowiedzialność i wiarygodność w tym jako województwa lubuskiego. Ale to zobaczymy. Mam nadzieję, że od jutra, myślę, że we wtorek takie e, sytuacje rozmowy będą trwały. Natomiast jeżeli chodzi o Zieloną Górę, ja jako kandydata prezydenta przede wszystkim chciałbym, żeby była druga tura, bo myślę, że wtedy można by było i chciałbym oczywiście w niej być. Chciałby pan moje pytania. Chciałbym wtedy z panem prezydentem Morze Kubickim, może z przedstawicielem Platformy Obywatelskiej, w zależności jak się ona ukształtuje, toczyć prawdziwą, merytoryczną i taką naprawdę porządną, długą debatę o tym, jak ma się wyglądać Zielona Góra w przyszłości. Bo w debatach, które się odbyły do tej pory, miałem wrażenie, że rozmawialiśmy trochę o tym, co już jest lub było. A myślę, że to nie, nie o to chodzi w tych wyborach. Chodzi bardziej o przyszłość i to raczej przekraczające jedną kadencję. Także o tym mówiłem. Zobaczymy, jaki będzie werdy zielonogórzan, także z pokorą na niego czekam. Wspomniał pan o debatach, a ja bym chciała, żebyśmy jeszcze może podsumowali kampanię, która była dość krótka, ale intensywna. W, w jaki sposób ona, według pana, minęła? To była kampania bardzo intensywna. Ja ze swojego doświadczenia mogę tylko powiedzieć, że z moich takich rachunków prywatnych to było ponad 3000 rozmów przez ostatnie kilka tygodni z zielonogórzanami. To bardzo dużo wyczerpujące też dla mnie czas ale niesamowicie, niesamowicie cieszę się z tego przyjęcia, bo bardzo dużo było takich rozmów, właśnie też pokazania problemów, z którymi mieszkańcy Zielonej Góry zmagają się od wielu lat i nie za bardzo widać jakby pole do ich rozwiązania. Mieszkańcy gminy mówili, że czują się trochę oszukani w związku z drogami. Mieszkańcy odległych osiedli mówili o tym, że komunikacja miejska nie działa tak jakby chcieli, a, a z jednej strony ciągle mówi się o tym, że komunikacja będzie tym drugim płucem miasta. Było też więcej spraw. Były kwestie takie jak podstawowe, jak kwestie chociażby dotyczące negocjacji dla pracowników miejskich, pracowników żłobków i przedszkoli. Mówiłem o tym w kampanii. Nie wolno prowadzić zbyt długo takich negocjacji, dlatego że przy, wzrost, przy podwyższonej inflacji to uderza bardzo mocno w te rodziny. Także myślę, że tych spraw było dużo, o tych mówiłem, ale też mówiłem o pozytywnej wizji, czyli ambitnego rozwoju tego, żeby Zielona Góra, powiedziałem, poszła w kierunku miasta przyszłości. Tak jak powiedziałem, werdykt będzie, będzie jaki będzie. Czekam na niego z niecierpliwością myślę, że niedługo zobaczymy. Czekamy oczywiście na te wyniki prosto ze sztabu Z wieczoru wyborczego Prawa i Sprawiedliwości razem z kandydatem na prezydenta miasta Grzegorza Maciekulaczy. Dziękuję. Małgorzata, but. Dziękuję pani. Dziękuję państwu. Dziękujemy za te informacje. Przypomnę, że w sztabie wyborczym. Prawa i Sprawiedliwości, a dokładnie kandydata na prezydenta Zielonej Góry Grzegorza Maćkowiaka była Małgorzata Włodarczyk. Rozmawialiśmy już z kandydatami, ale oczywiście jeszcze jedna rozmowa nas czeka, ponieważ cały czas w sztabie wyborczym lewicy jest Marcin Grzywicki, który porozmawia teraz z kandydatem na prezydenta Zielonej Góry Januszem Jasińskim. Do Marcina w tym momencie się przenosimy. No i ponownie dobry wieczór ze sztabu Lewicy. Tu wieczór wyborczy trwa wraz ze mną kandydat tego ugrupowania na urząd prezydenta miasta Zielona Góra, pan Janusz Jasiński. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Nie można jeszcze tego powiedzieć z punktu widzenia wyniku wyborczego, bo rozmawiamy w momencie, kiedy jeszcze te wyniki nie spływają. Jak nos Janusza Jesińskiego. Myślę, że dobry wieczór miał wszystko, bo doszliśmy do końca kampanii, przynajmniej tego etapu. No ja wewnętrznie cały czas wierzę, że, że będzie druga tura, i będę w niej dalej mógł walczyć o, o to zaszczytną funkcję prezenta Zielonej Góry. Myślę, że jeszcze nie wszystko powiedzieliśmy, nie wszystko sobie wyjaśniliśmy, w związku z tym warto moim zdaniem kontynuować tą, tą, tą walkę. Natomiast mówiąc, to nie zależy od nas, zobaczymy, jakie będą wyniki. Ja myślę, że to, co nam się udało i to chyba, co już nikt nam nie zabierze, to to, że udało się lewicy pokazać, że jesteśmy grupą, że jesteśmy grupą ludzi, która się rozumie i przede wszystkim, że mamy zespół i, 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 i potrafimy zespołowo działać. Natomiast z takich moich własnych jakby sukcesów mogę powiedzieć, to chyba jednak to, że w tej kampanii udało się przestawić. Ten taki ciężki e, temat, inwestycje, które inwestycje są dobre, które złe, te mi się podobają, tamte mi się nie podobają. Jednak wszyscy następne to konferencje pokazały, że jednak człowiek jest najważniejszy, jednak e, e, tak naprawdę szczęście człowieka nie zależy od tego, ile ma pieniędzy tylko i wyłącznie w kieszeni. To jest bardzo ważne, ale nie, nie wystarczające. Potrzebna jest miłość, potrzebna jest szacunek, potrzebna jest kooperacja, dialog. I to wszystko nam się udało powiedzieć. I mi się wydaje, ktokolwiek, jakkolwiek nie będzie, mam nadzieję, ta druga tura, to będzie musiał tych argumentów jednak używać, a każde słowo powiedziane jest zapamiętane, zarejestrowane i w związku z tym nie można się wycofać. To, co ja powiedziałem, to, to w piątek i to chyba było najważniejsze to była kwintesencja naszej, naszej kampanii, że musimy teraz się zająć człowiekiem, i jeżeli prezydent miasta nie uzdrowi tematu w swoich własnych spółkach, czy nie dogada się z pracownikami, z. Yy, ze związkami zawodowymi, nie skończy tego żenującego dwuletniego y, 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 sporu zbiorowego i nie podniesie im pensji, jeżeli to miasto nie będzie narzucać pewnych standardów, nie będzie wymuszać, to, to dlaczego mamy wymagać to od wszystkich innych, tak? Y, miasto nie robiło to i w przypadku pracowników, ale też w przypadku y, przylepu, innych rzeczy. Od przedsiębiorców wymaga wszystko, a od siebie nie wymaga nic. I mi się wydaje, że to jest najważniejsze. Ktokolwiek nie będzie dal, na... na y, Następne pięć lat prezydentem, będzie musiał kontynuować tą drogę dialogu. Ale pana relacje z pracownikami byłymi też były podnoszone w trakcie kampanii. Ta słynna konferencja z Włodzimierzem Czarzastym na Palmiarni, na wzgórzach Winnych, to był najtrudniejszy moment kampanii, kiedy jeden z pracowników po prostu no, y, zabrał uwagę swoją osobą. Znaczy, ja myślę, że to był bardzo dobry moment, dlatego że ja dzięki temu wyjaśniłem całą sytuację, wyjaśniłem ją dogłębnie w sądzie i tak samo pan Górski. Jak i wszyscy inni, którzy rzucali na mnie kolumnie, muszą przeprosić. I ja tego dalej nie pozwolę. Dlatego, że ja nie skrzywdziłem nigdy żadnego pracownika. I to jest najważniejsze. To pan Kubicki razem z moimi francuskimi mocarcami zniszczyli nasze firmy. I za to, że pracownicy stracili pracę, jest odpowiedzialny między innymi pan prezydent Kubicki. I to jest najważniejsze. A na czym pan te y, zarzuty znaczy, opiera? Na tym, że to on nam cofnął pozwolenie na alkohol. On nam bezprawnie zabrał pozwolenie na alkohol. I to, była, to było jego. Yy, wie pan co? Nigdzie w Polsce nie zdarzyło się tak, żeby prezydent miasta działał przeciwko własnym przedsiębiorcom płacącym tu podatki. Ja tu funkcjonowałem 30 lat. Dopiero jak pan prezydent Kubicki wypowiedział mi wojnę i dołączyli się do tego Francuzi, wyszło tak jak wyszło. Natomiast ja nikogo nie skrzywdziłem. Ostatnia kwestia, krótko, bo czas nas goni. Chciałbym zapytać pana, jaka to jest dyscyplina sportu, polityka. Posłanka Ani Takucharska-Dziedzic gratulowała panu kampanii. Jak pan się tutaj w takich realiach, zupełnie innych niż sporta, może niekoniecznie tak bardzo różniących się od siebie odnalazł? Grzebem w sporcie jest gra fair play. To, co pokazał się pan Górski, pan Kubicki i inni, to pokazuje to, że w sporcie jest tak, że na boisku jesteśmy konkurentami, ale poza boiskiem jest, jest gra fair play. W polityce niestety nie ma nigdzie tej gry fair play i to jest moje największe, ma największy zawód. Ale mam nadzieję, że ci ludzie, którzy tak grają, poniosą swoje konsekwencje. Janusz Jasiński, kandydat Lewicy na urząd prezydenta Miasta Zielonego Góry, naszym gościem. Dziękuję bardzo. Wracamy do studia. Nasz. I jesteśmy ponownie w studiu Radio Index. Przypomnę, że oglądają Państwo program Czas wyborów. To jest wieczór wyborczy Radio Index TV. Przed chwilą zobaczyliśmy i wysłuchaliśmy rozmów z kandydatami na prezydenta Zielonej Góry. Będziemy czekać na te informacje z obwodowych komisji wyborczych. Myślę, że tam po drugiej stronie u Państwa, którzy oglądają wieczór wyborczy, jest postawione w głowie jedno pytanie, a właściwie dwa. Pierwsze jest następujące: czy w Zielonej Górze te wybory prezydenckie rozstrzygną się w pierwszej turze, czy będzie druga tura za dwa tygodnie? Teraz Państwo widzą. Aktualnych kandydatów na prezydenta Zielonej Góry. Jesteśmy ciekawi, jak to wszystko będzie wyglądało w naszym mieście. Cały czas trzymamy rękę na pulsie no i oczywiście też stawiamy pytanie, jak po 7 dniu kwietnia będzie wyglądała Rada Miasta Zielonej Góry. Przypomnę, że w województwie lubuskim według tych pierwszych cząstkowych wyników zwyciężyła w Sejmiku. Koalicja Obywatelska uzyskując wynik 36,1%, na miejscu drugim prawo i sprawiedliwość i na miejscu trzecim trzecia droga z wynikiem, z wynikiem 21,4%, jeżeli chodzi o sejmik województwa lubuskiego. Te wyniki również Państwo widzą aktualnie na swoich ekranach. Byliśmy w sztabach wyborczych, rozmawialiśmy również z kandydatami na prezydenta naszego miasta, ale również nasi reporterzy rozmawiali, Między innymi z tymi, którzy także mocno otrzymali kciuki za samorządowców. Wśród tych jest między innymi Maja Nowak, Polska 2050. Z nią rozmawialiśmy przede wszystkim o wyniku trzeciej drogi w województwie lubuskim. Trzecia droga już świętuje, czy jeszcze spokojnie z pokorą? Polska 2050 świętuje. Choćby dlatego, że zrobiliśmy świetną robotę na terenie województwa. Nasi kandydaci naprawdę ciężko pracowali w terenie każdego dnia i naprawdę mamy co świętować już teraz. Z czego wynika ten sukces, jak pani myśli? Ja uważam, że z tego, że nasi kandydaci nie obstawiali tylko na na to, co mogą kupić, ale na to, co mogą zrobić przede wszystkim. I naprawdę ciężko pracowali każdego dnia w swoich społecznościach lokalnych, rozmawiając z ludźmi. Był to sukces mojej kampanii. Uważam, że będzie też sukces kandydatów Polski 2050. Patrząc na wyniki wyborów samorządowych w skali kraju, jak pani je ocenia? Jak pani na nie spogląda tak całościowo? Na ten moment 13,5% w skali kraju, więc myślę, że to jest trochę poniżej tego, co przewidywaliśmy. Mam nadzieję, że jeszcze się to zmieni. Natomiast bardzo moje Serce się raduje wynikiem w Lubuskim, który na ten moment pokazuje ponad 21% dla trzeciej drogi. Dzięki serdeczne. Tyle moja Nowak, posłanka Polski 2050. Także mieliśmy okazję również rozmawiać z przedstawicielami polskiego stronnictwa ludowego. A teraz w naszym programie, w programie Czas Wyborów, rozmowa z posłem Stanisławem Tomczyszynem. Tak. Panie pośle, o komentarz poprosimy dotyczący wyników wyborów samorządowych, na razie tych oczywiście sondażowych, czymś spływających. No bardzo się cieszę, szczególnie ten wynik trzeciej drogi, jeżeli się potwierdzi 21,4%, to jest najlepszy wynik trzeciej drogi w całym kraju, chciałem powiedzieć. I jeżeli Lubuskie y, po, y, będzie miało ten wynik, no to możemy spokojnie myśleć o kontynuowaniu współpracy w Sejmiku razem z Platformą Obywatelską. Myślę, że ten kierunek zostanie tutaj przynajmniej przeze mnie obrany. To była kampania, w której bardziej się pan przyglądał niż uczestniczył, z wiadomych względów. Jaka ona była z punktu widzenia tutaj y, Zielonej Góry i tego lokalnego podwórka? No nie no, oczywiście, że najwięcej pracy włożyli y, wszyscy, którzy kandydowali, obojętnie na, do jakich y, szczebli samorządu. Ale ja też y, wtedy, kiedy nie byłem w Sejmie, to byłem we wszystkich powiatach naszego województwa, odbyłem szereg spotkań, także kilkanaście spotkań yy, jest na moim koncie, popierałem kandydatów, odbyliśmy różnego rodzaju spotkania, zdjęcia, yy, polecałem osoby, które znałem i yy, jakby brałem odpowiedzialność za ich działalność i liczę na to, że zdobędą oni mandaty. No i oczywiście dla mnie to jest sejmik województwa Lubowskiego jest to bardzo satysfakcjonujące. A ciekawa to była kampania, patrząc chociażby na walkę o miasto? E, nie wiem, tutaj na mieście się mocno tak nie angażowałem, bo my nie wysuwaliśmy kandydata na prezydenta Zielonej Góry. No, odbyła się tylko, co prawda, jedna debata. Ona była krótko, e, ta kampania była kampanią krótką i żałuję, że była krótka, bo tu trochę e, trzeba było merytorycznych spraw przedstawić. Według mnie te pytania, które były tam zadawane podczas tej debaty, były takiej średniej jakości. Tyle poseł Stanisław Tomczyszyn, Polskie Stronictwo Ludowe. Rozmawialiśmy przede wszystkim o tym dobrym wyniku w sejmiku województwa lubuskiego trzeciej drogi 21,4%. Tak ten wynik na tę chwilę wygląda. Również rozmawialiśmy także z posłanką, Anitą Kucharską Dziedzic, o nastrojach wyborczych, no ale także o wyniku lewicy, jeśli chodzi o sejmiki wojewódzkie. Panie poseł, jako posłanki właśnie zapytam o te pierwsze wyniki lewicy, ale też tutaj o to odczucie co do lokalnego podwórka, bo pani gratulowała panu Januszowi Jasińskiemu kampanii. Najpierw o, o ten klimat właśnie dotyczący wyników, które spłynęły, jeżeli chodzi o sąda. Jestem zawiedziona tym wynikiem ogólnokrajowym, no ale można się było tego spodziewać, kiedy spływały pierwsze informacje, kto się zmobilizował w tej kampanii i kto się zmobilizował, żeby pójść dzisiaj do urn wyborczych, więc przede wszystkim zmobilizowała się wieś. Wielkie miasta zmobilizowały się mało i w ogóle miasta zmobilizowały się mniej niż wieś, w związku z tym no, też mamy do czynienia z dobrym, dosyć wynikiem prawa i sprawiedliwości. Te wyniki ogólne pokazują no, na tą taką polaryzację, która jednak ciągle jest, mamy dwóch najważniejszych graczy tracą w stosunku do wyborów parlamentarnych, wszyscy, którzy nie są tymi wielkimi graczami, ale to też pokazuje, że gdybyśmy się rzeczywiście pokazali jako jedność w koalicji rządzącej i poszli wspólnie do wyborów tworząc wspólne listy, bo jednak wspólnie rządzimy. To wynik pewnie byłby lepszy. Czego pani gratulowała Januszowi Jasińskiemu? Tego, że jako debiutant polityczny, bo jednak jest debiutantem politycznym, poprowadził świetną kampanię opartą na pozytywnym, pozytywnej wizji miasta i że dodał takiej powiedzmy nowego spojrzenia na to, jak miasto powinno się rozwijać, bo to jest rzeczywiście to, z czym my się mierzymy w tej chwili w zielonej górze ze stagnacją. I jeżeli my opieramy wizję rozwojową na budowie obwodnic czy budowie basenów, a nie na tym, żeby zapewnić, by młodzi ludzie tutaj się uczyli, zostawali i rozwijali się i mieli naprawdę świetne miejsca pra pracy, wysokopłatne, no to nie będzie się miasto rozwijało i można mieć i o tym, że będzie nas 200 tysięcy możemy wybudować 200 tysięcy mieszkań deweloperskich, ale po co? Dzieci ludzie będą pracować. Posłanka Anita Kucharska-Dziedzic w rozmowie z Radim Index podczas naszego wieczoru wyborczego. To jest program czas wyborów, który zmierza już do końca. Jeszcze raz pokażmy Państwu te wyniki IPSOS, jeżeli chodzi o sejmik województwa lubuskiego. Według tych pierwszych cząstkowych danych wszystko wskazuje na to, że pierwsze trzy partie zdobędą mandaty, jeśli chodzi o sejmik województwa lubuskiego, to koalicja obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, a także trzecia droga, czyli Polska 2050 i polskie stronnictwo ludowe. Przypomnijmy, że to jest ważny dzień, jeżeli chodzi o samorząd województwa lubuskiego, ważny dzień, jeżeli chodzi o lubuskie miasta, bo dzisiaj wybieraliśmy nie tylko prezydentów miast, ale także Wojtów i burmistrzów. Będziemy oczywiście czekali na te wszystkie wyniki, a my przypomnijmy jeszcze raz, jak wyglądają te twarze, które walczą o fotel prezydenta Zielonej Góry. Janusz Kubicki, Marcin Pabierowski, Grzegorz Maczkowiak, Janusz Jasiński, no i także Adam Chreszczyk. To piątka kandydatów na prezydenta Zielonej Góry. I to właśnie w tym miejscu stawiamy kropkę, jeśli chodzi o program Czas Wyborów na antenie Radio Indeks TV. Ale szanowni państwo, nasza praca tutaj się nie kończy, ponieważ cały czas trzymamy rękę na pulsie. Nasi reporterzy wciąż są na miejscu, wciąż są w sztabach wyborczych. I proszę być z nami także na Facebooku Radia Indeks. Tam będą pojawiały się kolejne ważne informacje dotyczące wyborów samorządowych w Zielonej Górze. Będziemy śledzili wszystko na bieżąco, więc warto wchodzić na Facebook Radia Indeks. Warto również zaglądać na portal wzielonej.pl, ponieważ tam będą również pojawiały się najświeższe informacje ze sztabów wyborczych w Zielonej Górze. Zapraszamy również od godziny siódmej na poranek Radia Index, bo tam także w wiadomościach będą pojawiały się ważne informacje dotyczące wyborów samorządowych 2024. Jesteśmy z Państwem. I te wszystkie informacje będziemy dla Państwa przekazywać na bieżąco. Czas wyborów na antenie Radio Indeks TV się kończy, ale proszę być z nami. W mediach społecznościowych portal zielonej.pl i Facebook Radia Indeks. Tam jesteśmy dla Państwa z kolejnymi informacjami. Mateusz Kasperczyk, dobrego wieczoru. Życzę.